Bóg, honor i ojczyzna, tego będziemy bronić do naszej śmierci. Wypełniałem swój obowiązek, tylko ja żadnym bohaterem się nie czuję. Nie wolno się poddawać. My żeśmy nie uznawali tego rządu, który przyszedł z Armią Czerwoną. My żeśmy to traktowali jako wojnę. Najważniejszą wartością jest ojczyzna. Dla niej warto poświęcić życie. Rok 1943 był przełomowy w relacjach polsko-sowieckich. W kwietniu tego roku, po ujawnieniu zbrodni katyńskiej, Sowieci zerwali stosunki dyplomatyczne z polskim rządem emigracyjnym generała Sikorskiego. Stalin przystąpił do realizacji nowego planu, czyli zbudowania namiastki rządu złożonego z polskich komunistów. W pierwszych dniach stycznia 1944 roku wojska sowieckie wkroczyły na terytorium przedwojennego państwa polskiego, dokładnie na terytorium Wołynia. Wówczas żołnierze Armii Krajowej przystąpili do realizacji planu burza, czyli atakowania Niemców jeszcze przed wkroczeniem Sowietów. Sowieci w pierwszej fazie operacji wydatnie korzystali z pomocy wojsk polskich. Następnie po przejściu frontu na zachód rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę represje. Po kilku miesiącach, w lipcu 1944 roku, na polecenie Stalina utworzono surogat polskiego rządu, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Artykuł numer 1 porozumienia między Związkiem Sowieckim a Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego z 26 lipca 1944 roku. W strefie działań wojennych na terytorium Polski władza najwyższa i odpowiedzialność we wszystkich sprawach dotyczących prowadzenia wojny koncentrują się w rękach wodza naczelnego wojsk radzieckich. Jeszcze w 1944 roku komuniści wydali kolejne prawa, jak dekret z 31 sierpnia o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy oraz dekret o ochronie państwa z 30 października przewidujący karę śmierci z 11 paragrafów. Przepisy te uderzały głównie w żołnierzy i działaczy patriotycznej konspiracji. Po zajęciu Polski przez Sowietów komuniści rozpoczęli zakrojone na szeroką skalę represje. Symbolem tychże było aresztowanie w marcu 1945 roku 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, wywiezienie ich do Rosji, postawienie przed sądem obcego państwa i oskarżenie o działalność na szkodę narodów zjednoczonych podczas II wojny światowej w walce z Niemcami. Tylko na przełomie 1944 i 1945 roku wojska wewnętrzne NKWD wywiozły w głąb Związku Sowieckiego około 53 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Represje komunistów doprowadziły do zbrojnego oporu. Za broń chwycili żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz żołnierze batalionów chłopskich. Odtąd jako żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, walczyli z nowym sowieckim zniewoleniem. Według różnych szacunków od 1945 roku w oddziałach antykomunistycznego, podziemia niepodległościowego walczyło od 120 do nawet 180 tysięcy żołnierzy. Prawie połowa z nich była związana wcześniej, w czasie II wojny światowej, z Armią Krajową, około 40 tysięcy z podziemiem narodowym. Żołnierze wyklęci nie byli jednolitą organizacją. Struktury konspiracyjne powstawały i działały w różnym czasie. Największymi o zasięgu ogólnopolskim były Organizacja NIE, Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj, Narodowe Siły Zbrojne, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe oraz największa z organizacji Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Istniały też struktury o zasięgu regionalnym, jak Konspiracyjne Wojsko Polskie, działające w regionie łódzkim i częściowo kieleckim, Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza Warta czy zgrupowanie partyzanckie Błyskawica na Podhalu. W 1945 roku żołnierze wyklęci przejawiali bardzo dużą aktywność. Obiektem ataków były więzienia, areszty, Urzędu Bezpieczeństwa, NKWD, Milicji Obywatelskiej, gdzie przetrzymywano ich współtowarzyszy broni. Tylko na terenie województwa kieleckiego działało około 50 oddziałów zbrojnych. Przejawiały one dużą aktywność, stoczyły 16 dużych bitew.
zaatakowały około 100 posterunków Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej i rozbiły 6 zakładów karnych. Największą tego typu akcją była akcja rozbicia więzienia kieleckiego przez oddział Antoniego Hedyszarego z 4 na 5 sierpnia 1945 roku. W trakcie tej operacji uwolniono 354 więźniów, głównie żołnierzy Armii Krajowej. Wspomnienia uwolnionej z więzienia kieleckiego w sierpniu 1945 roku więźniarki. Przesłuchania trwały przez 9 godzin bez przerwy, a ja od 2 tygodni codziennie na badaniach. Głowa skołowana, mózg wyczerpany do cna, więc trzask pierwszego policzka. Zrywam się na równe nogi, lecz już dwóch drabów wykręca mi ręce i ciska na podłogę. A za chwilę zaczyna się. Świst gum i obelżywe słowa szumią w głowie. Mówisz ty! I potok najohydniejszych słów. Stoję na uginających się nogach, każdy nerw wibruje we mnie. Wracam do celi, trzymając się ścian. Towarzyszki moje siedzą przerażone i milczące. Wita mnie grobowa cisza. Widziałyśmy cele badań zbryzgane krwią. Słyszałyśmy jęki katowanych. Na brzęk kluczy, zgrzyt zamka drgałyśmy nerwowo, jak pod pchnięciem noża. Nie zapomnę tego, póki żyć będę. Represyjność komunistów zaczęła narastać również w stosunku do osób udzielających im jakiegokolwiek wsparcia. Komuniści stosowali często zasadę odpowiedzialności zbiorowej, a więc nasiliły się aresztowania, osadzanie w więzieniach, a w skrajnych przypadkach nawet mamy do czynienia z pacyfikacjami całych miejscowości. Rozkaz generała Michała Roli Żymierskiego, dowódcy Ludowego Wojska Polskiego z 14 czerwca 1945 roku. W akcji przeciw bandom do niewoli nie brać przywódców i oficerów dowództwa dywersyjnego, dywersantów stawiających opór z bronią w ręku. Pociągać do odpowiedzialności karnej przed sądami wojskowymi nie tylko podejrzanych, ale i wszystkie osoby, u których się oni skrywali i które okazywały im jakąkolwiek pomoc. Wywołało to określoną reakcję ludności. W raporcie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Starachowicach z 29 października 1945 roku czytamy: ludność Tarłowa w 90% jest wrogo nastawiona do obecnego ustroju i myśleć nawet nie chce o współpracy z nami. Widząc naszych żołnierzy, stwarzają taką atmosferę, jak gdyby mieli do czynienia z hitlerowskimi oprawcami gestapo. Kryją się gdzieś, że trudno ich znaleźć. Po wyborach do Sejmu w 1947 roku komuniści przystąpili do ostatecznej rozprawy z podziemiem niepodległościowym. Komunistyczne sądy w Polsce wydały około 5000 wyroków kary śmierci. Tylko Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach skazał na śmierć 163 osoby. W okresie stalinowskim komuniści zamordowali około 50000 osób, a kolejne 200000 represjonowali. Użyli do tego olbrzymiego aparatu represji. Tylko w 1953 roku w strukturach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego pełniło służby około 321 tysięcy funkcjonariuszy. Polscy komuniści, polskie służby korzystały również z wydatnej pomocy sowieckiego aparatu represji, a więc NKWD, kontrwywiadu wojskowego SMERSZ i Północnej Grupy Wojsk Sowieckich stacjonujących w Polsce. W 1945 roku liczyła ona około 300 tysięcy żołnierzy. Wśród żołnierzy wyklętych byli patrioci, wielcy bohaterowie, jak rotmistrz Witold Pilecki, generał August Emil Fildorf-Niel, czy też podpułkownik Łukasz Ciepliński. Fragment grypsu więziennego podpułkownika Łukasza Cieplińskiego, pseudonim Pług, ostatniego dowódcy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, zamordowanego 1 marca 1951 roku. Staję przed zarzutem zdrady narodu polskiego, a przecież już w młodości życie moje Polsce ofiarowałem. Dla mnie sprawa polska była największą świętością. Odbiorą mi tylko życie, a to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży i polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. Ostatni żołnierz niezłomny, Józef Franczak Lalek, został zabity 18 lat po zakończeniu II wojny światowej, dokładnie 23 października 1963 roku. Mimo to, że żołnierze wyklęci zostali fizycznie unicestwieni, znaleźli godnych kontynuatorów.
mowa o młodzieżowych, antykomunistycznych organizacjach patriotycznych, których jeszcze w okresie stalinowskim działało w Polsce około 1000. Zrzeszały one około 11 tysięcy młodych Polaków. Organizacje te stanowiły swoistego rodzaju łącznik między żołnierzami konspiracji II wojny światowej, żołnierzami wyklętymi, a działaczami polskiej opozycji, których aktywność doprowadziła do upadku komunizmu w Polsce. Współczesna polska racja stanu. Fragment manifestu politycznego Młodzieżowej Organizacji Niepodległościowej pod dowództwem Ludwika Machalskiego-Mnicha, działającej na terenie powiatu staszowskiego. My, naród polski, albo wypracujemy sami logicznie i realnie program działania na okres najbliższych lat, przetrwamy i zwyciężymy, albo nasze wielkie wartości narodowe, odziedziczone po przodkach naszych, pozwolimy sobie odebrać i jako naród zginiemy, rozsypując się w tym oceanie zagubionych we wspólnym kotle sowieckich narodów. Mimo iż żołnierze wyklęci złożyli wielką daninę krwi, ich historia była zakłamywana. Unicestwienie fizyczne było bardzo często połączone z zabiciem pamięci o ofiarach. Ich ciała nie wydawano rodzinom, grzebano ich w nieoznakowanych miejscach. Dopiero kilkanaście lat temu Instytut Pamięci Narodowej przystąpił do zakrojonych na szeroką skalę badań i poszukiwań miejsc pochówku żołnierzy wyklętych. Tym samym po kilkudziesięciu latach przekłamań, milczenia, przywracamy tym ludziom należne im w historii miejsca.